Ponieważ dzisiaj zrobiłem sobie wycieczkę do Krakowa, postanowiłem, że nakręcę z tego vloga. W ogóle czemu do Krakowa, po co, na co i dlaczego tylko na 4 godziny? Za chwilę wszystkiego się dowiecie. Jakiś czas temu był zapodany temat złombola. W jednym z vlogów widzieliście też Adama, z którym to jadę na ten złombol. I dzisiejszy mój przyjazd do Krakowa wiąże się bardzo stricte z tym złombolem, ponieważ złombol jest 2 września, czas powoli się zbliża, a my nie tknęliśmy jeszcze tego tematu od takiej strony marketingowej, można powiedzieć. Czyli nikt nic nie wie. Do mnie już pisało kilka osób chętnych wspierać ten złombol, ale no... My jeszcze tego nie popchnęliśmy z Adamem, więc dzisiaj pora jest, żeby to popchnąć, nakręcić jakieś wideo informacyjne, powiedzieć wszystkim, o co chodzi, czym jedziemy, dlaczego jedziemy i jak jedziemy. Dobra, znalazłem go. Niewiele jest amerykańskich samochodów w Krakowie. Co się dzieje? Siema. Siema, siema. Zawijamy się stąd, bo tu zaraz wiesz. Tak. Gdzie mogę się wrzucić? Tutaj, tutaj. Vlog takeover. Ja tam skrzyni biegów. No. To co? To mi się Trabant przypomina. No. W Trabancie też się tak zjeździło. Ale tu jest tak, że wiesz, wiesz, automat tu ustawiasz i potem samo jedziesz. Tego jak pokazać, ale jesteśmy z Adamem w trakcie kręcenia paru nagrywek do filmu i tak szukam, co szukam, mówię, co ja zrobiłem z przystawką? Wiecie, gdzie była przystawka? Tu leżała, tylko nie po tej stronie szyby, tylko po tamtej. Że ona nie spadła po tych zakrętach, nie? Tylko na pomiec swoje zrobił. W ogóle to, żeby nie było, że tak nagrywam tylko coś tam i nic nie mówię, co się dzieje. No tak jak wspominałem wam wcześniej, przyjechałem do Krakowa, bo dokręcamy takie rzeczy brakujące, wymyślamy koncepcje, w ogóle wszystko na szybko, na całym spontanie, z tym oto pięknym człowiekiem. Siema. Człowiek, który zainicjował w ogóle ten pomysł ze złombolem. To się z jego pomysłu wzięło. Ja się po prostu podpiąłem pod to, bo fajna inicjatywa. A dzisiaj jeździmy po okolicy Krakowa i kombinujemy, co tu nagrać, żeby to fajnie wyszło i żeby film z zapowiedzią do złombola też wyszedł fajnie. Efekt końcowy będziecie mogli zobaczyć, myślę, że za dzień, góra dwa, więc sami ocenicie. Swoją drogą, typowy Amerykaniec. Czekaj, bo to jest zaciążone. Wyczyścimy! Po co? Dobra, teraz. No, typowy Amerykaniec, strzymiał w ogóle automat przy kierownicy i nie wiem, czy będzie to widać. Średnie spalanie! Nie, może, o, no widać już. To jest średnie spalanie tego auta. Jaki ty to masz silnik? 4.6 V8. 4.6 V8? Ile to ma kucy w ogóle? 210. 210, kucików 210, 4.6 V8. Także rasowy Amerykaniec. Tak. I samochód amerykańskiej biedoty. No. Nie dla klasy średniej, bo to Mercury, to nie Ford. To Merkury, to niebo. Trzeba nakarmić smoka. Tak. Nie, ale z tych kołach to jest się terenówka, nie? No, no to są terenówki, mówię, koła, to są asfaltowe. Aha. Bo to z mojej starej terenówki są koła przełożone. Ktoś się mnie kiedyś pytał, na co mi dwa aparaty? Tu mam drugi na statywie. Będziemy właśnie kręcić taką krótką wypowiedź do filmu.
W takiej oto miejscówce, nie? Tam w ogóle coś kracze, chyba jakiś kruk. Albo wrona, nie wiem, nie widzę stąd. O. Tam siedzi, o. Grube imprezy tu się chyba kręcą w ogóle, bo widziałem pełno porozbijanych butelek. A miejscówka fajna w sumie. Talentajsz, zrobić sobie tu ognisko. Miało być 2 minuty. No miało być 2 minuty, wyszło 10. Wyszło 10. No 8. No 8, tak, bo 2 minuty były. 2 minuty już ustawiamy. Układanie koncepcji. Tak. No, ale spoko, jest nagrane. Ale nagraliśmy, mamy sporo materiału. Krótka historia o tym, jak Damian wszystko robi po prostu zaplanowane, znaczy zaplanowane. To jest na styk, to nie jest zaplanowane, to jest czysty spontan. Jest 17.56, ja mam pociąg 18.24. Jeszcze będziemy z 10 minut jechać pewnie, nie? Nie, to jest z 8. Z 8, spoko. Także na dworzec, do Łodzi, po drodze jeszcze muszę odcinek poskładać, wrzucić go później. I ogarnę cały materiał. Jak Casey Neistat, wszystko w biegu. Wszystko w biegu, tak. Ale to jest fajne, to jest naprawdę fajne. Nie wiem, nie wiem, czy wy tak macie, że czasami macie takie dni, że robicie wszystko w biegu, ale dopóki nic się nie zesra, tak brzydko mówiąc, i wychodzi, że jest okej, że zdążamy na ostatnią chwilę, ale zdążamy, to jest zarąbiste uczucie, nie? Gorzej, jak dochodzi do momentu, kiedy nie zdążymy. Wtedy jest słabo. Wtedy jest mocno słabo. Jestem w miarę zadowolony z koncepcji na film o Złombolu. Także wszystkich chętnych już dzisiaj mogę w sumie zaprosić, bo mogę, na nasz złombolowy fanpage. Tak. Powstaje dzisiaj. Także zaczynamy robić hałas na temat Złombola. Hałas! Hałas! Zrób hałas. Może trochę inny hałas to będzie, ale... Ale spoko. A dużo ludzi się mnie w ogóle pytało pod vlogami, skąd ja znam tego pana? Skąd ja znam tego pana? Kiedyś miałem taki, tak, kiedyś miałem taką fazę na oglądanie, ogólnie ostatnio mam taką fazę, na oglądanie, słuchanie i ogólnie śledzenie wszystkiego, co nie jest mainstreamowe. Na przykład, nie wiem, Szafa, przestałem go oglądać, wszyscy go oglądają. Gonciarza przestałem oglądać, bo wszyscy go oglądają. Casey'ego w sumie też już nie oglądam aż tak często, bo też go wszyscy oglądają. I miałem taką fazę na oglądanie takich małych youtuberów, którzy coś tam zaczynają. Kiedyś, dawno, dawno temu tak poznałem Emila, później tak poznałem Auspicjusza. No a potem poznałem tak Adama, nie? Elo. A że okazało się, że też jest świr motoryzacyjny. Złapaliśmy jakiś tam wspólny kontakt, no bo to generalnie świry motoryzacyjne szybko łapią kontakt. Tak, bo jest nas tak mało. Tak, jest tak, jesteśmy na wymarciu jak dinozaury i trzeba się trzymać razem. No i tak jak mówiłem, on jeszcze bierze udział, znaczy sam wymyślił w sumie taką akcję jak Tour de Poland. Tour de Poland, i tak. Jak jadą se w koło Polski, wspominałem wam o tym. I kiedy wiecie, w ten weekend to będzie, tak? Ruszamy w ten piątek. W piątek. O 6 rano z Krakowa. W piątek o 6 rano z Krakowa ruszają. I jedziecie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak? Tak, przeciwnie. Czyli zaczynają tam od wschodu, wzdłuż granic z Polski będą jechać. Tak, i jak dobrze pójdzie, to w 3 dni, w 3, chcemy dojechać z powrotem do Krakowa. No, plan jest na 3 dni całą Polskę w koło. Ile to jest kilometrów? 3,5 tysiąca. No, 3,5 tysiąca kilometrów w 3 dni, ale spoko. Spoko. Nie jest sam, ma też innych kierowców, żeby nie było tak, od razu, no. Nie? Tak, to tylko musiałbym się naamfetaminować, no i sam pojechać. Nie, no. Nie, jedziemy we trzech, będziemy się zmieniać za kółkiem, także jest szansa, że się uda. Jakby ktoś był zainteresowany czy coś, będzie można was jakoś śledzić? Tak, będzie na Instagramie moim, będą na pewno relacje, a potem po powrocie będą vlogi z tego. No, także będą vlogi z tego, na Instagrama. I taki film też taki ładniejszy, żeby było. Także jak ktoś jest zainteresowany całą akcją, bo akcja jest na rzecz jakiegoś chłopaka, tak? Tak, małego, jest dziecka. Taki chłopak Franek, Franek Staszewski, on jest wcześniakiem, ma porażenie mózgowe, padackie, granie, no całą litanię ciężkich rzeczy i zbieramy poprzez sprzedaż koszulek z logiem wyprawy, zbieramy pieniądze dla niego na leczenie, na rehabilitację i tak dalej. No, także też a ja wyskakuję z auta, bo już jesteśmy na dworcu. To jest. Powiem wam resztę później.
wszystko. No i Adam pojechał. I tak jak już mówiliśmy wam w aucie, on w tym tygodniu jedzie tego tura. Czyli ciśnie całą Polskę w koło. Dlatego dzisiaj przyjechałem nagrać wideo o Złombolu, ponieważ zaraz po turze zaczynamy robić hałas na temat Złombola. Ja cały czas nadal prowadzę akcję dla Damiana. Natomiast do Złombola chcemy zrobić trochę rozgłosu na ten temat, żeby znaleźć się chętni i tak jak będzie na filmie, może kogoś spotkamy po drodze. Zobaczymy. Ja muszę teraz ogarnąć, gdzie jadę. 5. No, a tak jeszcze wracając na chwilę do Adama. Podobał mi się jego styl vlogów, po prostu on tak trochę, no... Bardzo Casey'ego było czuć, ale fajnie to wszystko pokazywał. Ojciec dwójki dzieci, taki całkiem normalny, a fajnie to wszystko wyglądało. I ten Złombol trochę nas tak, że tak powiem, zbliżył. Popadłem na pomysł, że skoro on jedzie, to dlaczego ja miałbym nie jechać? Szukał chętnych, ja bardzo chętny. Fundusze jakieś na to mam. O, i mój pociąg jest, jak miło. Zastanawiałem się, czy dobre wyjście. Dobre wyjście. No więc tak. Wtołożę plecak, bo przecież zaraz go zgubię. Tak będziemy lepiej widzieć. Odcinek kończymy, bo nie ma sensu tego przeciągać. Ja was jeszcze raz serdecznie zapraszam. Link do fanpage'a będzie w opisie filmu. I tym vlogiem tak naprawdę rozpoczynamy już tak bardziej na grubo akcję Złombol. Wszelkie informacje na temat tego, jak się przygotowujemy, co się dzieje z Polonezem, co się dzieje z nami, jakie mamy plany, jaka będzie trasa i wszystkie informacje dotyczące naszego wyjazdu na Złombol znajdziecie na naszym fanpage'u złombolowym, którego Adam założył właśnie w tym momencie. Także zrobię wam jeszcze jakiegoś vloga na temat tego, o czym będzie ten kanał, bo ten kanał nie będzie vlogowy. Czasami będą się pojawiały vlogi, bo czasami mam ochotę wyżygać swoje jakieś tam moje myśli albo to, co robię, wam pokazać, przedstawić, przybliżyć. Natomiast sam kanał będzie zupełnie o czymś innym, ale o tym w następnym vlogu. A na dzisiaj się z wami żegnam i życzę wszystkim dobrej nocy. Na razie. Pyk!